Make-up potrafi zakryć bardzo wiele, same wiecie. Więc teraz idę do kliniki do dr Beaty Detchloff, która mieści się przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, żeby sprawdzić, w jakiej kondycji jest moja buzia. Pamiętajcie, jesteśmy w klinice, w której o swoją buzię dbają nie tylko kobiety zwykłe, niezwykłe, ale i wszystkie przepiękne kobiety ze świata show biznesu. Pani doktor, mam 2,5 miesiąca na przygotowanie się do otwarcia pokazu mody. Mam swoje 32 lata, a muszę wyglądać podobnie do tych wszystkich bardzo młodych dziewczyn, które będą chodzić ze mną na wybiegu. Czy jest szansa na to? Oczywiście, jest pani młoda, jest pani piękna, ale buzię zawsze można odświeżyć i leciutko odmłodzić. Będziemy robić wszystko, co w naszej mocy. To, co zaproponuję, to przede wszystkim zdjęcie tych przebarwień, które są szczególnie na czole. Jak zmienimy całą buzię, to zobaczymy, gdzie jeszcze znajdziemy. No tak, bo one nawet przez make-up przebijają. Tak, natomiast te właśnie na czole zdecydowanie przebijają przez make-up. Należy właśnie odświeżyć skórę, trochę zdjąć z rogowaciałego naskórka, czyli wykonamy też peelingi medyczne oraz mezoterapię, żeby ją ładnie ujędrnić, nawilżyć, rozświetlić. I Max Depayera, czyli termolifting, który kurcza włókna kolagenowe i właściwie efekt mam od razu. Czyli w tak krótkim czasie jesteśmy w stanie bardzo dużo zrobić. Jesteśmy w stanie i dzisiaj mamy takie technologie, takie możliwości, że 2,5 miesiąca to jest bardzo dużo czasu. W dniu dzisiejszym wykonamy zabieg rozjaśnienia tych przebarwień. Oczywiście przez jakiś czas będzie pani wyglądać gorzej i nawet te przebarwienia będą tak naprawdę ciemniejsze, bardziej brązowe, będą się złuszczać i to będzie trwało około tygodnia. I to jest właśnie zabieg BBL, tak? To jest ten zabieg BBL, czyli to jest taki ulepszony IPL, tak? Czyli terapia światłem, potem włączymy peelingi, mezoterapię też tak zaprogramowane, żeby również rozjaśnić te przebarwienia i rozświetlić buzię. Widzicie, jestem po zabiegu BBL. Był bardzo krótki, praktycznie bezbolesny. Poziom bólu, jeżeli kiedykolwiek depilowałyście się laserowo, to jest właśnie ta. I co, mogę bez problemu, lekko przypudrowana, za chwilę wyjść do dalszych obowiązków w ciągu dnia. Świetna sprawa, jeżeli naprawdę zadziała, to super. Jak działa BBL? Przede wszystkim on działa na melaninę, czyli na barwnik. Tak? To jest długość wiązki 515, która powoduje, że ten barwnik, melanina przesuwa się do tych wierzchnich warstw skóry. I o to właśnie chodzi, potem dochodzi do złuszczenia i tak naprawdę te przebarwienia nam ściemnieją jeszcze bardziej, a potem będą się wyłuszczać. Super. I mniej więcej jak długo będzie trwał ten proces gojenia? No tak około tygodnia do 10 dni. Za chwilę wykonamy zabieg Max Depayer, czyli termolifting w okolice tutaj policzków, podbródka. Zostawię Panią w bardzo dobrych rękach. Cieszę się. Kosmetologa. Będzie Pani widziała różnicę po zrobionej połówce. Widać o, to różnicę. Świetnie, czyli będziemy zrobimy tak jedną część buzi, a potem drugą. Wszystko zobaczycie. Jestem teraz po BBL-u. Trochę się przypudrowałam, żeby Was nie straszyć. A przede mną Max Deep. Pani Sylwia, czy może nam Pani powiedzieć, na czym to będzie polegało? Oczywiście. Jest to technologia amerykańskiej firmy Palomar. Jest to bardzo przyjemny zabieg, więc większość klientów lubi te zabiegi ze względu na to, że nie wiążą się z jakimś stresem. Zabieg polega na tym, że tak naprawdę wykorzystujemy tu światło podczerwone. Pracuje ono z wodą w tkance, dzięki czemu wytwarzamy ciepło, ale w sposób bezpieczny. Dzięki temu, że pracujemy tak naprawdę na odczuciach pacjenta, czyli też pani będzie decydowała o wysokości dawki, nie przekroczymy bariery tolerancji termicznej. Czyli nie będzie bolało? Nie. No to świetnie. Czy ten zabieg jest długi? Można powiedzieć, że trwa troszkę w czasie, dlatego że powierzchnię, którą wybieramy, powiedzmy policzki, powtarzamy impuls 3 razy w danym miejscu.
Czyli taką maszynką przejdziemy 3 razy po policzku. Robimy skaning 3 razy. Aha. Więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o policzki, trwa około 40 minut. Okej, okay. Czy mogę po tych 40 minutach wrócić do swoich obowiązków? Oczywiście. Zabieg jest nieinwazyjny, jest to zabieg zwany zabiegiem lunchowym, więc po samym zabiegu Pani może wrócić do obowiązków, może Pani wrócić do ważnych spotkań, może Pani oczywiście iść na randkę, ponieważ skóra wygląda od razu lepiej. Czyli co zmieni się w mojej twarzy? Będę miała uniesione policzki? Tak, od razu będzie Pani widziała efekt, ponieważ w trakcie zabiegu dochodzi do obkurczenia włókien kolagenowych poprzez ich skręcenie, skrócenie długości. Czyli po 40 minutach będę miała uniesione policzki, ale czy ten zabieg jeszcze w czasie jakoś jeszcze przedłuży? Tak, drugim etapem pracy tego zabiegu jest też stymulacja tkanek, stymulacja do tworzenia nowych komórek. Tymi komórkami będą fibroblasty, będą one wytwarzały dla Pani więcej kolagenu, elastyny, więcej też kwasu hialuronowego, dzięki czemu tkanka przebuduje się, będzie bardziej nawilżona. Dzisiaj miałam robione 2 zabiegi, BBL i MaxDeep. Tak jest. Obydwa te zabiegi działały w zakresie Pani skóry. Jeden niwelował przebarwienia, żeby skóra nabrała blasku. Drugi pracował z jakością skóry, czyli z uniesieniem policzków, z niwelowaniem naszych chomików, poprawą ogólnego wyglądu twarzy. Super. Dziękuję ślicznie. Mam nadzieję, że jeszcze się nieraz spotkamy, bo jest tutaj cudownie przyjemnie. Też mam taką nadzieję. Do zobaczenia, Pani Anno.